Druga edycja pruszczańskiej loterii PIT za nami. Na terenie faktorii handlowej wręczono obie nagrody. Hybrydową Toyota Yaris, jak i czek na 5000 zł. Panie Kamila i Ania zwyciężyły tak samo jak miasto Pruszcz Gdański. Efekty tej loterii są lepsze niż pierwszej. Czyli i więcej osób wzięło udział, i więcej osób zarejestrowało się w Pruszczu po raz pierwszy. Naszym celem jest oczywiście ten cel fiskalny, czyli żeby mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, też te swoje podatki tutaj rozliczali. Tym drugim celem jest to poczucie tożsamości, budować tą świadomość, że jesteśmy częścią wspólnoty i że to, że tutaj mieszkamy, powoduje też pewne obowiązki, ale i przywileje. Tym jednym z tych obowiązków jest właśnie płacenie podatków. Dzięki tej loterii myślę, że troszeczkę więcej osób dostało ten impuls, żeby tutaj się rozliczać. Ale z drugiej strony są przywileje, czyli korzystanie z wielu usług, które oferujemy, takich jak na przykład darmowy autobus czy szczepienia na przykład HPV. Oświata czy imprezy kulturalne tutaj reprezentujemy, ale też przecież wiele inwestycji, które realizujemy właśnie dzięki podatkom PIT. Zwyciężczynie były bardzo zaskoczone, ale szczęśliwe. Numer telefonu do mnie dzwonił i w ten sposób się dowiedziałam. Na początku rodzice myśleli, że żartuję, no ale jak już sprawy urzędowe trzeba było załatwiać, to uwierzyli. Rozliczam PIT w Pruszczu Gdańskim od 10 lat. Warto w ogóle brać w takich loteriach, bo gdzie ja też nie wierzyłam, a jednak wygrałam, więc zachęcam. Warto. Byłam w pracy, zadzwoniła do mnie pani, przedstawiła się i właśnie tak mnie poinformowała, że wygrałam nagrodę w tym losowaniu i tak, no to ciężko było uwierzyć, wiadomo, jak nigdy nic się nie wygrało, nawet przysłowiowej trójki w totolotka, no to ja nie zgłosiłam się sama też. Powracając z treningu z moim synem na Urzędzie Miasta widziałam właśnie plakat i przyjechałam do domu, prosiłam męża, żeby mnie tam zgłosił. Mówi, dobra, wczoraj zgłosiłem ciebie, to zgłoszę i ciebie teraz. Mieszkam 44 lata w Pruszczu, a od zawsze rozliczam się w Pruszczu. Druga loteria PIT w Pruszczu Gdańskim okazała się sukcesem. W takim razie, czy w przyszłym roku możemy spodziewać się trzeciej edycji? Te dwa pierwsze sezony są bardzo obiecujące. Z całą pewnością w roku następnym będzie kontynuacja. Już dzisiaj zapraszam, żeby się ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, rejestrować w naszym Urzędzie Skarbowym, żeby się tutaj meldować. I za rok o tej porze kolejni zwycięzcy. My również zapraszamy, życząc szczęścia w losowaniu. Widzimy się za rok. Polecamy również zobaczyć. Bazaltowa technologia zawitała do Pruszcza Gdańskiego oraz Wspólnie możemy więcej, ustawa metropolitalna. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.